chciałam Państwu pokazać uchwałę numer 5 łamaną przez 53 łamaną przez 15 z dnia 26 lutego 2015, która dotyczy programu zapobiegania bezdomności w Aleksandrowie Łódzkim. W tym oto programie znalazły się zapisy i na przykład w rozdziale drugim czytamy: odławianie i zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom. Paragraf 3, punkt 1. Odławianiem i zapewnieniem schronienia bezdomnym zwierzętom domowym z terenu gminy Aleksandrów Łódzki zajmuje się Fundacja MEDOR z siedzibą w Zgierzu przy ulicy Uroczej 9A, prowadząca schronisko w Zgierzu przy ulicy Uroczej 9A. Tak naprawdę my tych zwierząt nie odławialiśmy już od czerwca 2016 roku. Wszystkie psy odławiane były prawdopodobnie przez panią Katarzynę Rezler, dla której został zakupiony samochód w Gminnym Centrum Reagowania, ponieważ my już nie otrzymywaliśmy prawie żadnych zgłoszeń. To znaczy pojawiały się zgłoszenia takie, z którymi pani Rezler sobie prawdopodobnie nie potrafiła poradzić. Dotyczyło to na przykład suki, która była wyrzucona i błąkała się prawie dwa dni. Usiłowano ją odłowić. Ileś osób, tak nam powiedziała pani, która zgłaszała tą suczkę, a kiedy to się nie udawało, wezwano nas z informacją, że pies uległ wypadkowi. Mamy przyjechać i zabrać psa do lecznicy. Suczka została tak skutecznie wypłoszona tymi odłowieniami, że kiedy pojechaliśmy, a byliśmy tam trzykrotnie, przeczesaliśmy las, psa nie udało się znaleźć. Suczka za kilka dni znalazła się niedaleko firmy ABB, i tam ktoś po prostu ją namierzył i zawiadomił właścicieli, którzy już jej szukali, bo skontaktowali się z nami, że taki pies im zaginął. Chciałam jeszcze Państwu pokazać, jak w ogóle w praktyce działa ten program zapobiegania bezdomności. Jak Państwo wiecie, do czerwca odbieraliśmy z urzędu bezdomne zwierzęta i kiedy Katarzyna Rezler zaczęła pełnić obowiązki urzędnika od czerwca 2016 roku, zaczęła zasypywać nas pismami. Pisma dotyczyły właściwie wszystkiego i tak naprawdę nie miały nic wspólnego z niegospodarnością. Na przykład pismo z 25 października 2016, wtedy chyba przyszło 8 pism. Tutaj jest zapytanie, dlaczego pies przyjęty do schroniska, podany jest jego numer i oraz numer CIP, został adoptowany dwa dni po przyjęciu do schroniska bez zachowania 14-dniowego okresu kwarantanny. Kolejne pismo dotyczy tego samego, że pies przyjęty dnia takiego, numerze CIP, został również wyadoptowany ze schroniska bez odbycia 14-dniowej kwarantanny. To jest, proszę Państwa, odpowiedź na to pismo, moja odpowiedź na to pismo. I w tej odpowiedzi odpisałam pani Rezler, że kwarantanna została zniesiona 23 czerwca 2014 roku. Kwarantannę zarządza powiatowy lekarz weterynarii, kiedy stwierdzi, że teren jest zapowietrzony wścieklizną. Wyznacza wtedy teren w promieniu 50 km i wszystkie schroniska muszą posiadać boksy na kwarantannę i ta kwarantanna się musi odbywać. Tutaj tym bardziej śmieszne jest to w wydaniu do tych dwóch piesków, które zostały wyadoptowane, że pieski były szczeniętami. W związku z czym nie było możliwe zaszczepienie ich również przeciw wściekliźnie, dlatego że wściekliźna się szczepi po upływu 3 miesiąca i 30 dni. To jest taki termin ustawowy. Więc pani Katarzyna Rezler wie, że gdzieś dzwonią, ale dokładnie nie wie gdzie, ale stwierdza, że jest teraz urzędnikiem państwowym i właściwie będzie, kolokwialnie mówiąc, przyczepiać się do wszystkiego i wysyłać tony pism, żeby tylko udręczyć Fundację MEDOR. Ale oliwy do ognia dolało pismo, które otrzymaliśmy 20 lipca 2016 roku i w tym piśmie, proszę Państwa, przeczytam: w związku ze stwierdzeniem, iż w wykazie zwierząt z gminy Aleksandrów Łódzkich figurują koty o numerze, podany jest numer CIP, informujemy, że nie wyrażamy zgody na przyjęcie wyżej wymienionych kotów w stan zwierząt z gminy Aleksandrów Łódzkich. Zostali Państwo wyraźnie poinformowani, że jest to jednodniowy ślepy miod, który mają obowiązek Państwo uśpić. Niewykonanie tego polecenia skutkuje przejęciem wyżej wymienionych zwierząt na stan zwierząt będących pod opieką Fundacji MEDOR, a nie zwierząt z gminy Aleksandrów Łódzkich. I tutaj tak naprawdę to chyba sąd powinien rozstrzygnąć, czy powinniśmy te zwierzęta uśpić, czy nie.
Dlatego, że w programie zapobiegania bezdomności jest informacja o usypianiu ślepych miotów. I tutaj tak naprawdę dotyczy to, przeczytam Państwu, paragraf 11. Usypianie ślepych miotów odbywa się na wolno żyjących bezdomnych zwierzętach zgłoszonych przez społecznych opiekunów kotów lub odłowionych bezdomnych zwierzętach przebywających w podmiocie, o którym mowa, czyli w schronisku. Kotka naprawdę była bezdomnym zwierzęciem i została przyniesiona podobno przez mieszkańca do gminnego centrum reagowania. Ta kotka była cały dzień w urzędzie obok biurka pani Lesler. I pani Lesler patrzyła się na kotkę, która karmiła kocięta. Nie wiem, dlaczego pani Lesler nie poszła do lecznicy, nie zabrała tej matce kociot i ich po prostu nie uśpiła. To jest takie proste, lekkie, łatwe i przyjemne. Po godzinie 16, albo nawet po godzinie 16, zawiadomiono Medor, że do zabrania jest kotka z kociętami. Przyjechaliśmy, okazało się, że koty zostały przeniesione na gminne centrum reagowania do budynku głównego i mamy zabrać i te kocięta uśpić. Więc pani Rezler pastwiła się nad tymi kotami cały dzień, a ta kotka okociła się podobno tego samego dnia. My przywieźliśmy te kocięta około może 17 czy 18 do schroniska. W następnych dniach pani doktor miała ustawowy dzień wolny, bo środa jest dniem wolnym. I był tylko technik, który nie zajmuje się eutanazją, ale już następnego dnia, proszę Państwa, zgłoszono nam kota niesamodzielnego, który miał około 18-20 dni. I przywieźliśmy tego malutkiego kotka i staraliśmy się, żeby podłożyć tej kotce, która karmi te kocięta. Udało to się, to trwało około 40 godzin, żeśmy dokładali, odkładali, karmili. Kotka przyjęła tego kociaka, który już widział, ale potrzebował karmienia co 3 godziny. I teraz, proszę Państwa, taka miłośniczka zwierząt, pani Katarzyna Rezler, która podobno ma alergię na koty. Nie wiem, ta alergia się objawia tylko na sierść, czy jeszcze na coś innego. Nakazała nam w tym piśmie, że ponieważ nie uśpiliśmy tych kotów, więc przechodzą na utrzymanie Fundacji Medor, dlatego że powinniśmy dokonać eutanazji. Nie, pani Katarzyno Rezler, my nie jesteśmy hitlerowcami i mordercami. Nie będziemy zabierali kociąt matce, która je karmi, która je wczoraj czy przedwczoraj urodziła i nie będziemy podstawiali kota, który nie jest jej dzieckiem, bo taka kotka wtedy może odrzucić tego kociaka, który nie jest jej i nic nikomu z tego nie przyjdzie. Nie będzie miała swoich dzieci do wychowania i nie wykarmi tego, którego jej podrzuciliśmy. Jak pani nie ma takiej wiedzy, to proszę się dokształcić, proszę się douczyć i proszę nie wymuszać na ludziach, którzy opiekują się zwierzętami, a za taką się uważam, bo robię to ponad 30 lat. Pani mi nie dorasta do małego palca od nogi i nie może pani w taki sposób wymuszać morderstwa na bezdomnych zwierzętach. Z tego miejsca chciałam pani powiedzieć, że w sytuacji, kiedy trafiały do nas ślepe mioty, wszystkie właściwie były poddawane eutanazji, głównie to były psy. Kociąt właściwie nie było, ponieważ to było okazjonalne. My wszystkie kotki w mieście sterylizowaliśmy. Ponieważ państwo nie sterylizujecie, ludziom odmawiacie, w związku z czym będziecie mieli za chwilę zakoceni Aleksandrów. Na szczęście my już tego zadania nie będziemy wykonywać i inny podmiot będzie tym się martwił. Więc chciałam Państwu tutaj przekazać. My możemy udostępnić wszystkie te pisma. Nie wiem, czy Pan Burmistrz wie, jaką osobę zatrudnił, bo tutaj wymuszanie mordowania tych kociąt i kazanie nam przyjęcia następnego kociaka, który jest zupełnie niesamodzielny, który wymaga odchowania przez kotkę, jest po prostu nieludzkie i to jest barbarzyństwo.